Dzień dobry, kochani. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Lecimy sobie z różnicami w drzewie genealogicznym, pokoleniem pierwszym, pokoleniem ogrodnik. Dokładnie tak. Jeszcze jesteśmy w tym oto pokoleniu pierwszym. Jeszcze jesteśmy z naszą tutaj rodzinką. Teraz chciałabym wam pokazać pewne zmiany, które tutaj już widzicie na załączonym obrazku swoich ekranów. Także co, kochani, troszeczkę sobie poprzerabiałam, pozmieniałam tutaj w naszym domu, a w zasadzie to na zewnątrz bym powiedziała, ponieważ tak, ogród troszeczkę się zmienił, mamy więcej pieniążków, więc stwierdziłam, że fajnie byłoby tutaj troszeczkę to odnowić. Także tak, tutaj mamy tą oto szklarnię z roślinnością, taką małą bym powiedziała, chodzi o bardziej o krzaczki, marchewy, krzewy itd., itd. Wstawiłam tutaj naszą kurówkę oraz ul, tak na środeczku właśnie, żeby te wszystkie pszczółki mogły do naszych roślin sobie tutaj, wiecie, łatwo się dostać, żeby miały. Tak, rakietę stwierdziłam, że przyniosę tutaj, ponieważ dom wypchnęłam jakby tutaj do tyłu. No i mamy tutaj wszystkie drzewa. Co no, będą sobie rosły, nie będą sobie rosły, wszystko jedno już tak naprawdę, bo już zakończyliśmy ten pierwszy grzyby pokolenie. Wszystko nam się tutaj udało zrealizować. Mamy oczywiście naszego pięknego krowa kwiata, tutaj wstawiłam, przeniosłam w zasadzie z tej strony tutaj drabinki dla naszych dzieci. No tutaj mamy grilla troszeczkę biednego, ale wydaje mi się wystarczającego dla naszej rodziny. Tutaj wzięłam pewną roślinnością oraz kamieniami, odgrodziłam miejsce na śmieci, krzew, tak, rosnące śmieci oraz taką wanienkę dla zwierzątek. Może będą mieli kiedyś pieski, kto wie, kto wie. I będą mogli sobie tutaj właśnie kąpiać te psinki. I tak, tak jak widzicie, tutaj wszystko tak to wygląda. Tak, tak, to... Serio? Tak daleko wyjechało? No bez przesady. No. W domu. Czy się coś w domu zmieniło? Ależ oczywiście, że tak. Tutaj jak widzicie, może z zewnątrz najpierw polecimy sobie. No, tutaj pozmieniałam troszeczkę balkon, balustrady i tym podobne. I tak, tutaj mamy balkonik, gdzie będą nasi Simowie sobie wieszali pranie, może sobie będą robić pranie. No tak na razie wstępnie to będzie wyglądało. Tutaj mamy takie okienko zadaszone. Wydaje mi się, że chyba to lepiej wygląda niż wcześniej. No z tyłu wiele się nie zmieniło. Okna pozmieniałam, tak kochani, pozmieniałam okna, pozmieniałam drzwi. Tutaj chyba to zostały w zasadzie te same, które były. Natomiast te wydają mi się najfajniejsze, te okienka, bardzo ładnie to wygląda moim zdaniem. Zmieniliśmy tutaj rzecz jasna i oczywista, właśnie kolor ścian, właśnie z taką cegłą na dole. Obniżyliśmy, już nie mamy jakby na takich fundamentów wysokich, że tak powiem, tylko już mamy tak normalnie, po prostu wiecie, bez schodków i tak dalej. Wydaje mi się, że to lepiej się prezentuje. Tutaj oczywiście takie wielkie okno dla naszego dziadka, aby mógł za dnia sobie, wiecie, tak przesiadywać i wyglądać za okienko, bo on tak lubi spędzać czas najbardziej. No i przechodzimy sobie do pomieszczeń. Mniej więcej za wiele się tutaj nie zmieniło. Zakupiliśmy telewizor, ale chyba on już był tutaj w ostatnich odcinkach. Zmieniłam ściany, zmieniłam tutaj kącik jadalniany, dodałam taki oto dodateczek tutaj, który dochodzi nam z ekożyciem. Można to dodać jako, wiecie, ozdobę, ale również jako płot. Tak, jako płot można to tutaj dodawać. Więc wydaje mi się, że taki kącik fajnie odgrodzony. Jak najbardziej na tak. Tutaj oczywiście szapka została ta sama, tutaj to samo, tutaj mamy te duperelki, gdyby chcieli sobie usiąść na Simowie, ale szczególnie chodzi o dzieci. Tutaj mamy kącik, jeśli chodzi o ogrzewanie naszego domu, miejsce dla kotka, w łazience się nic nie zmieniło, także przechodzimy dalej. Tutaj w pokoiku dziadka również się nic nie zmieniło, oprócz okna. Także idziemy do góry. Oczywiście sypialnia w końcu rodziców została mniej więcej ogarnięta. Wydaje mi się ona wystarczająca. Łóżka, dwie szafeczki nocne, dzidzia, no firaneczki. Wydaje mi się, że całkiem fajnie to się prezentuje. Obraz, żeby tutaj nie było aż tak pusto. U naszej Gai oczywiście bez zmian, ponieważ ona ma najbardziej wyjechany pokój w całym, ze wszystkich domowników ogólnie. Tutaj sobie zmieniliśmy już na taką cieplejszą kolorystykę, bo tak jakoś wydaje mi się, że to lepiej się prezentuje ten dom w ciepłych kolorkach. Tutaj przechodzimy do pokoju naszych chłopaków. Też wiele się w zasadzie nie zmieniło, tyle co sobie przemalowaliśmy ściany, podłogę. Zabawki są takie same w tych samych miejscach, także tutaj szału nie robiliśmy. I łazienka oczywiście taka sama, jakże była wcześniej. Pododawaliśmy sobie firaneczki, jakieś tam duperelki, szpargałki. Tutaj na razie jeszcze nic nie robiliśmy na balkonie, bo jeszcze nie wiem w zasadzie, czy zostaną tutaj te
rzeczy na pranie, czuję się ich pozbędę, ale wydaje mi się, że całkiem fajnie to się prezentuje, bo wiecie, za niedługo będziemy przychodzić do pokolenia drugiego, więc stwierdziłam, że fajnie byłoby jednak ten dom jakoś tak bardziej ogarnąć, rzekła. Dzieciaki są dzisiaj w szkole, mamy poniedziałek, godzinę 14:50. Jeszcze bym chciała tylko sobie sprawdzić w opcjach gry, czy mamy rozgrywkę automatyczne starzenie się Simów. Tak. Tak, chcę automatyczne starzenie się Simu, bo czas najwyższy, aby nasza rozgrywka poszła troszeczkę bardziej do przodu. Sprawdźmy, tutaj weź sobie poczę. O, nasza tutaj panienka bawi się z naszą krówką. Także jeśli się bawisz z tą krówką, to jeszcze fajnie by było, gdybyś poszła do tej krówki i ją nakarmiła. Proszę bardzo, kokosem proszę ją nakarmić. Dzieci wróciły ze szkoły, także ja was proszę, byś się mogła pouczyć, dziewczyno, ale ty jesteś zła. Ty jesteś taka zła. I ogólnie, w ogóle, tak w ogóle i w szczególe, rodzice widzieli Gaję mimo wszystko na randewu. Tak, mama gdzieś tam zobaczyła, sąsiadki pogadały, jakby plotki się zaczęły rozsiewać, że gdzie to Gaja z takim dorosłym mężczyzną się dostawania dobrych ocen. Chodź tutaj. Chodzi o to, że po prostu już plotki poszły w świat, poszły po miasteczku, ploteczki i jakby tutaj już rodzice Gaju o wszystkim wiedzą, że spotyka się ona z o wiele starszym mężczyzną, to znaczy nie, no też nie przesadzajmy jakoś wiele, ale jednak. Jednak, dlatego nasz tutaj tatuś chciałby przestrasz, że co to będzie, że będą gadać na osiedlach, będą gadać na powioskach, że ty się tak zadajesz z takimi mężczyznami starszymi. Co sobie myślisz, dziecko drogie, ja ci chcę tylko mówić. Aha, to tak. I że tak będziesz się bała właśnie w ten sposób, będziesz się bała o wszystko. Skrzycz, że ma to być ostatni raz, że nie obchodzi cię jej miłość do tego chłopaka. Ale cóż, no Gaja się nie zgadza. Gaja jest, no, po prostu jest tak zakochana w tym chłopcu, mężczyźnie, że, no, nie wyobraża sobie tutaj niespotykania się z nim. Także chodź tutaj podłe, leć podłe, spław i pójdziemy do domu. I pójdziemy do domu. Także chodź tutaj, możesz sobie podkurzać się, zacznij sprzątanie. Chodź tutaj do pokoju, pouczysz się troszeczkę mimo wszystko, bo ty jednak chcesz mieć dobre oceny. Nie chcesz, żeby wiecie, tak było niefajnie. I kochani, być może sobie się domyślacie, kto będzie naszym przedstawicielem drugiego pokolenia, czyż nie? W drugim pokoleniu bodajże chyba nie mamy ogólnie mowy o tym, czy powinien być to mężczyzna, czy kobieta. Tak się mi wydaje. Nie mamy tutaj nic powiedzianego o tym, że powinniśmy kontynuować przygodę mężczyzną, chłopcem, dorastającym chłopcem, czy też dorosłym chłopcem. Zwał jak zwał, także my tutaj zmieniamy aspiracje naszej kochanej Gai na muzyka, bo kolejnym pokoleniem, pokoleniem drugim jest bycie muzykiem. Mamy, kochani, i mamy aspiracja popularność bądź pieniądze. Więc mi się wydaje, że możemy wejść w popularność, gwiazda światowej sławy, celebryci, przywódczyni stale, dowcieśni przyjaciółka świata, dusza towarzystwa. Teraz pytanie, którą powinniśmy tutaj sobie wziąć? No chyba gwiazda światowej sławy mi się wydaje, nie? Tak mi się wydaje, że gwiazda światowej sławy. No i nasza Simka po prostu jest tak zauroczona. Oj, przechodzi pewien etap w swoim życiu. Nasza Simka jest ogólnie zauroczona tym swoim ukochanym, że on, wiecie, on tak, on ma na wszystko pieniążki, on nie musi siedzieć w polu, on nie musi tego, siamtego i owantego. I ona też by tak chciała. Jeszcze nie widziała jego domu, ale myślę, że już za niedługo on zaprosi ją na swoją parcelę. I także tak, chciałabym ogólnie znaleźć sobie gitarkę. Gitara i ja myślę zajęcia i umiejętności i myślę, że nasza Simka w takim razie będzie się uczyła grać na gitarze, skoro ma być muzykiem. Tak mi się wydaje, że chyba tak powinno być. Mroczna gitara mrocznego kosiarza, podróżna gitara Sikimo, gitara akustyczna czarodziejska, tutaj mam jakąś pobraną gitarę.
Bluesowa gitara króliczka lodówkowego. Ej, ciekawe, nie? Zabawa o otoczenie, gra na gitarze. Jejku, króliczka nie bierzemy? No nie wiem. Tak niepoważnie z naszej strony, nie? Ale zachwyć tłum kilkoma rytmicznymi uderzeniami w stronę tego gwiazdora. Ale co, wzięlibyśmy różową, czarną, różową, czarną. Może weźmy czarną. Niech będzie. Tak, wiecie co, no aż jestem ciekawa po prostu. No ale w sumie, czemu nie? Troszeczkę kasiurki wydaliśmy na to. Loren ma urodziny, kochani. Idziemy postarzyć Loren. Zatrudni postaż, a my nie mamy pokoju dla małej Loren. Szok. Szok, ale może wiesz co, zanim ją postarzysz, nie dowiedz się, w czym tkwi problem, tylko proszę cię, zmieni jej brudną pieluszkę. No, idziesz? Halo, aha, tata przyszedł, no dobra. A zmienisz brudną pieluszkę? Ogarnisz temat, czy nie? Nie ogarniesz tematu sam. No to ty chodź, jedzenie z ziemi jest bardzo niezdrowe, oczywiście, że tak. Więcej opcji, zatrudnij postaż. Postarzamy naszą Loren, ciekawe jak będzie wyglądała. Musimy jej w takim razie łóżeczko gdzieś kupić i wstawić, ja nie wiem gdzie po prostu. Damy jej niezależną. Dajmy jej niezależną, myślę, że tak. O, jest blondyneczką po mamusi. No proszę, proszę, jest blondyneczką po mamusi. Nie będziemy jej teraz przerabiać, ja sobie ją przerobię, myślę, prywatnie. Ale dobra, kochani, ale to, że my jej nie będziemy przerabiać, to nic nie oznacza, bo my musimy jej ogarnąć tutaj miejsce do spania. Jak dobrze widzicie, nie mamy miejsca za bardzo do spania dla niej, także myślę, że ogarniemy jakieś łóżeczko i tutaj wstawimy na razie do rodziców. Także tak, to jest bardzo fajne, ale energia jest jeden tylko, to tak słabiutko troszeczkę dla naszej malutkiej. Tutaj jedyneczka, tutaj mamy też jedyneczka, jest bardzo ładne to łóżeczko, szkoda, że jest jedyneczka tylko. Tutaj mamy energię na dziesiątkę, okej, okay, a to co to jest? Ale to i tak mi nie działa, także to tak słabiutko. To jest fajne, moglibyśmy jej dać, ojejku, ja sobie wpiszę kodzik, oczywiście BB Move Objects On, jeśli ktoś by nie wiedział, na... przesuwanie obiektów, tak jak nam się żywnie podoba. Wiecie, no fajnie jakby miała taką, o tutaj jeszcze wiecie. O, cośik takiego. I jeszcze, kochani moi, chciałabym tutaj sobie cośik takiego, tylko dla małych dzieci. I znajdź to. No właśnie, i ja jak to znajdę, to ja będę po prostu kozak. To też jest ładne. Wiecie co, tak w ogóle, ogólnie mówiąc, cieszę się, naprawdę się cieszę, że przychodzimy już powolutku, coraz szybciej, a może takie łóżeczko w sumie, energia 1, kurde, no dlaczego takie, wiecie, są bez sensu trochę te łóżeczka, nie? Dobra, ja sobie tylko to łóżeczko ciutkę przesunę, o, w ten sposób, wydaje mi się, że tak sobie zostawimy. Czy jest nocnik? Tutaj jest nocniczek, a u góry jest nocniczek. Dobra, no to wydaje mi się, że to by było na tyle z naszym przemeblowaniem. A, ja pewnie łóżeczko w ogóle mam o wyposażeniu rodziny. No, ale nie wiem w sumie. Dobra, a ty powiedz mi tylko, czy tu przejdziesz. Błagam. Pół kratki ci wystarczy. Aha, no dobra, to będą tak chodzić przez łóżko. No, nic się nie stanie. Okej, okay, ty byś poszedł się załatwić. Ty, proszę cię, jak ty masz zostać sławna, to poćwicz troszeczkę na tej gitarze. A ty jesteś tak w miarę ogarnięta, ale chcesz się iść umyć. Kurczę, dobra, ja sobie ją przeteleportuję w takim razie na dół. Bo na dole powinniśmy mieć klocki, dokładnie tak. Ja będę chciała, żeby ona sobie układała, uczyła się tutaj, wiecie... z krocuszków się uczyła i proszę bardzo, nasza przyszła gwiazda. Ale ja myślę, że wy się domyślaliście mimo wszystko o tym, że to właśnie ona będzie kontynuatorką naszego RWDG, różnic w drzewie genealogicznym. Myślę, że się domyślaliście, aczkolwiek wiecie, no nie wiem, niektórzy chyba robią mężczyzn, ale ja nie doczytałam się tego, że nie można mieć chłopaka w drugim pokoleniu, a wydaje mi się, że fajnie by było mieć dziewczynę, tym bardziej, że ona mi się tak podoba i ja się sobie nie wyobrażam się z nią rozstać po prostu. Tylko jak teraz tak patrzę, to na tą brudkę ma festę szpiczastą. No ale dobra, niech dziewczyna gra, jednak nie będzie kucharką.
Także weźmiesz sobie później resztki. Tutaj dziadek okrzeń swojego Mariana, swojego syna, bo znowu tutaj no po prostu masakra. Zachęć do zdobywania dobrych ocen, pomóż zaspokoić, dyscyplinuj. Stanowcze, wyraź rozczarowanie robieniem bałaganu. Chodź, ogarnij to. Jeszcze w następstwie czego wychowawcze nakłoń do sprzątania. Niech on to posprząta. Nakłoń do posprzątania bałaganu. A, patrzcie, jaki kuchmistrz. Jaki kuchmistrz szalony. Dobra, ty co robisz? Tutaj też pójdziesz sobie zjeść. Ty się... Ej, chodź. Nie, nie zejdzie. Przeniosła się jakimś cudem. Ustaw jako głowę, ustawiam jako głowę, Boże Święty. A czemu nie mogę teleportować jej? Teleportuj. No, ej. O co kaman? Znowu jakieś bugi? A czemu ona tutaj nie może iść na przykład? Resetuj. No. Dobra. A co ci w tym przeszkadza? Dobra, nie możesz tutaj podejść. A tu na przykład? Układaj. Okej. A, to nasza kicia się nawet chyba nie pobawi tymi rzeczami. Oni nawet sobie tam nie usiądą. No, tak bez sensu trochę. No, no ale dobra, damy w tą stronę. Niech się dziecko bawi. Mamusia, mamusia, dzisiaj zróbmy taki rodzinny dzień. Weź sobie resztki. Dziecko sprząta. To ja bym cię prosiła o odrób lekcję. Jak jesteś taki grzeczny, wielce, to będziesz odrabiać lekcję i koniec, kropka. Ha, nie, dobra, tego nie będziesz odrabiał, bo też musiałbyś pójść spać za niedługo. Ty masz jeszcze troszeczkę energii, bo błyskawicznie odrób lekcję, ty jesteś fajny, ogarnięty. A i to szybko idzie, wiecie co? Zaczekajcie. O, gitara, drugi poziom już jej leci. Gotowanie ma szósty, charyzma pierwszy, sprawność fizyczna drugi. Spoko. Spocilocci. Następnie chodź tutaj sobie skorzystasz, weźmiesz sobie prysznic i wypadałoby, abyś coś zjadła. Zaraz musimy naszemu dziedziusiowi też dać coś do jedzenia. Charakterystyka małego dziecka. Lorman, pewnie poradny maluch, opiekunowie i inni domownicy powinni się nią zająć. Pokaż lekcje dotyczące małych dzieci. No dobra, ale otwórzmy. No dobra, ale. Kopsiki. Amo. Proszę bardzo, idź sobie zjeść. Nieszczęśliwa, kto umarł? Utrata babci lub dziadka, nasz dziadek żyje. Nie umarł. A babcia już dawno zmarła. Co, nie, on żyje? Przecież widzę, że... To co, jak on się obudzi, to on umrze? Krzą ciarki na plecach. Bez jaj. Nie chcę, żeby dziadek umarł. Nie no, jeszcze żyje. Jeszcze żyje. Jeszcze zdążysz poznać dziadka. Popraw humor. Rozmawiaj o przebiegu dnia, chyba że ona płacze za tamtą. Nic ci nie będzie, dziecko drogie. Takie losy, takie życie, tak to wygląda właśnie. Jednego dnia jesteś, drugiego ci nie ma. Jest to okropne. No, dobra. Odrobiłeś tę lekcję? Uzyskaj dodatkowe zaliczenia, bądźcie kujonami, to zaraz nam padnie. Dobra, przestań. Przestań już grać. Mam nadzieję, że my będziemy mogli sobie schować do wyposażenia. Na pewno tak. Fajna ta gitarka. W sumie będzie pasowała do niej. A ty co? Jeśli jesteś zmęczony, to chodź tutaj do siebie spać. To jest twoje łóżko. Przydziel łóżko prawa strona. Mark, przydziel łóżko lewa strona. Elena Santos. Proszę bardzo. Aha. No to przydziel lewa strona, Lena Santos, dobra. Niechaj tak będzie. I tak, ja bym cię prosiła tutaj, chodź skorzystasz sobie, upierz ubrania, to na pewno. Co znowu tutaj, rozwaliła śmieci, no jak można tak?
dramatycznie się zachowywać wręcz, dobra. Córa, Nie, ogarniasz? Ogarniasz temat? Ogarniasz się? Jeszcze nie. W ogóle przebrałabyś się? Po co nie. ty po domu chodzisz w takich ciuszkach? Kody garderoba, zmień strój i ten taki, wiecie. Przecież jest ciepło w domu, nie jest zimno, no bez przesady. Cały czas w kominku się pali w ogóle. Także ty się ogarniłeś, dziecko, tak zim. Tak, ty jesz, myjesz. Nie, ona przewidziała! Lauren to przewidziała! Lauren wszystko przewidziała. Ona jest może jakąś czarownicą czy coś? No i dziadek umarł. O nie. Wszyscy to mają w nosie. Dobra, w końcu. Reakcja. Należyta reakcja. Kolejna śmierć w rodzinie. Wszyscy umierają. Wszyscy umierają, dosłownie wszyscy umierają. Ty jesteś załamany, bo to twój tata. I to też, jejku, to Eleny tata. O... No i? Tak będzie leżeć? Aha, dobra, idzie. Patrzcie, co on ma przypięte. Dobra, nie śmieję się, bo to jest straszne. To jest tak przykre. Spoczywaj w pokoju. Spoczywaj w pokoju. Tak zrobimy sobie zwrócik. Spoczywaj w pokoju. Kotek też jest smutny. Kotek też rozpacza. Ulubiony dziadek umiera. Ulubiony dziadek. Nie było lepszego dziadka. Nie było lepszego dziadka. Zabrał jego duszę. Zabrał jego duszę, już nie wróci. No. Niestety. Tak to wygląda. Tak to się przydarzyło. A gdzie jest... A, tutaj jest, dobra. Elena, weźmiesz sobie do wyposażenia rodziny, bo musimy kiedyś to ogarnąć, wszystko, ten cmentarz i tak dalej. Myślę, że może na jakimś live'ie sobie będziemy ogarniać. Ja bym cię wyprosiła stąd już. Idź sobie stąd. Już załatwiłeś mi ojca, także wypad. Wypad. Nie chcę cię tu. No. Niestety. Tak to się w życiu. No. Dobra, dzieci, idziecie się ogarnąć. Idź pęcherz, załatw swój. Idź pęcherz, załatw swój. Ej, ale może im jest zimno faktycznie w tym domu, bo tak, ja nie wiem. Ty jesteś Marian, Marian śpisz u góry. Ty jesteś Derek, Derek śpisz na dole. Ciebie to chyba nawet nie ruszyło, z tego co widzę, na razie. Na razie cię to nie ruszyło. Ty jeszcze chyba nie możesz chodzić za bardzo. Ja... Teleportniesz się? O. Idź, na razie będziesz sama sobie radziła teleporty i te sprawy. Okej, okay, a ciebie też teleportło, czy co? Nie, nie teleportło cię. Nie, nie jesz już, dziewczyno, już nie jesz. Koniec z tym jedzeniem, ile można żreć? Dziewczyno. O, ten się śmieje przez sen. Nie, no to tamto. Dobra. Okej. Okay. I tak, nie. Jak chcesz, szama idziesz. Szama idziesz spać. Nie pójdziesz spać. Ja, mogą przychodzić, ale spać nie pójdzie. No. No ale przecież patrzcie, no. Zmieściłoby się tutaj, nie? Jak to nie? Jak to nie, jak tak? No bez jaj. Dobra. Kurde, no przecież na przedpokoju nie będzie dziecko spało. Ja nie mam miejsca dla dziecka. Z dziadkiem będzie spać? U dziadka też nie ma miejsca. Przecież w kuchni nie damy dziecka do spania, no litości. Dobra, sprawdźmy to łóżeczko. Idź spać. Błagam. Błagam. Ocknij się. Jasu, nic ci nie pasuje. Dziecko śpi na przedpokoju. Trudno. Przy schodach. Jezu, straszne.
Ale idź spać. Dobra. Ty pójdziesz też spać. Chodź tutaj spać. Dziecko idzie spać. Wszyscy idziecie spać. Załamani. Ty poszedłeś spać, ale coś ci się chyba śni niedobrego. Gorzej. No. Dziecko śpi na przedpokoju. Dramat. Przedpokojowe dziecko. Albo nie. Korytarzowe dziecko. Albo nie wiem. No. Tak to wygląda. Także co, kochani, widzimy się rano. I kochani, kochani moi, Gaja przychodzi pewien etap, buntuje się i wykorzystuje każdą okazję, żeby podważyć autorytet rodzica. Dokładnie to teraz pasuje do naszej Gai i będzie grała. W środku nocy będzie grała. Bo ona ma już to w nosie, wszystkich ma w nosie. Ona chce żyć po swojemu, już ma dość. Ona ma dość, choć jeszcze nie potrafi. Jeszcze nie potrafi. Ale powiedziała dość. Dość. Ona będzie żyła po swojemu, swoim własnym życiem. I koniec, kropka. Jeśli komuś to nie pasuje, no to jest jego problem, to nie jest jej problem, absolutnie. I tak właśnie będzie, kochani. No i myślę, że takim właśnie akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek przypadnie Wam do gustu, że Wam się spodobał i że z niecierpliwością będziecie czekać, tak jak ja, do następnego pokolenia. Pokolenie drugie, pokolenie muzyk. I jak dobrze widzicie, Gaja będzie tutaj przedstawicielką drugiego pokolenia. Także co, kochani, ja się będę z Wami żegnać. Zostawcie subskrypcję, zostawcie łapeczkę pod filmem i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!